Likwidacja zespołu szkół nr 3 jest faktem. Szkoła ma zniknąć z mapy edukacyjnej Szczecinka 1 września bieżącego roku. Z tym faktem nie godzi się spora grupa nauczycieli, nie godzi się również poseł Prawa i Sprawiedliwości Czesław Hoc, który na konferencji prasowej przedstawił alternatywną propozycję dla starostwa. Z dniem 1 stycznia 2015 roku wchodzi w życie znowelizowana ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych, która obliguje ustawowo, jeszcze raz powtarzam, obliguje ustawowo firmy zarządzające specjalnymi strefami ekonomicznymi do współpracy ze szkołami zawodowymi i uczniami. To jest po pierwsze. Po drugie, dnia 23 stycznia tegoż roku z inicjatywy ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego jest podpisane międzyresortowe porozumienie pomiędzy właśnie Ministerstwem Gospodarki a panem ministrem Władysławem Kosiniak-Kamyszem, a więc ministrem pracy i polityki społecznej, również panią minister Joanną Kluzik-Rostkowską, a więc minister edukacji narodowej i ministrem Włodzimierzem Karpińskim, ministrem Skarbu Państwa, w tak zwanym systemie dualnego kształcenia zawodowego. A więc system dualny szkolnictwa zawodowego, który się opiera właśnie na współpracy, wręcz na obligacji współpracy firm zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi ze szkołami zawodowymi. Proszę Państwa, jest na to zadanie przeznaczone 200 milionów złotych, Ministerstwo Gospodarki przeznacza 200 milionów złotych. Jednocześnie jest szerokie możliwości albo wielkie możliwości pozyskiwania środków unijnych na ten cel. To będę mówił na ten cel. Czyli proszę Państwa, z jednej strony jest obligacja współpracy stref ekonomicznych ze szkołami zawodowymi, z drugiej strony jest międzyresortowe porozumienie między tymi czteroma ministerstwami i trzecia sprawa są pieniądze praktycznie do pozyskiwania na ten cel. I tymczasem w Szczecinku, w tym samym czasie, w tym samym okresie, praktycznie w tym samym momencie, no dochodzi do likwidacji popularnej budowlanki. Jest to dla mnie, dla nas w ogóle jako Prawa i Sprawiedliwości niezrozumiałe całkowicie, dlatego że to ten rząd Platformy Obywatelskiej PSL-u no w jakiejś mierze chce albo rewolucyjne zmiany, bo reaktywacja szkolnictwa zawodowego, co zresztą Prawo i Sprawiedliwość również ma w swoim programie, jest tak zwana ta rewitalizacja szkolnictwa zawodowego. Natomiast w tym Szczecinku, w naszym Szczecinku dochodzi do działań wręcz odwrotnych, co jest niezrozumiałe i dla nas bardzo przykre. Ja podałem tutaj w tym piśmie, które skierowaliśmy do czterech ministerstw, a więc do pana ministra Janusza Piechocińskiego, ministra gospodarki, do pana ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra pracy i polityki społecznej, do pani Joanny Kluzik-Rostkowskiej, ministra edukacji narodowej i Włodzimierza Karpińskiego, ministra Skarbu Państwa, by wytłumaczył, wyjaśnił, dlaczego jest taka rozbieżność pomiędzy działaniami rządu, która reaktywuje system dualny szkolnictwa zawodowego, a postępowaniem samorządu, który powinien no, pełnymi garściami czerpać z tego korzyści, a jednakowoż odchodzi od tego działania. Przypomnieliśmy w tym piśmie również, że taki system dualny kształcenia szkolnictwa zawodowego z powodzeniem jest realizowany w różnych krajach, a głównie w Niemczech i na podstawie tych właśnie krajów jest to wdrażamy w Polsce. Fragmenty konferencji w dalszej części naszego programu. 3 lutego na kolejnej sesji zbiorą się radni Rady Gminy Szczecinek. Radni uchwalą m.in. plan pracy Rady oraz Komisji Stałych Rady na rok bieżący. 3 lutego tego roku o godzinie 14 zaplanowana jest sesja Rady Gminy w Szczecinku. Taką decyzję podjęło Prezydium Rady, a sesja będzie rzeczywiście bardzo pracowita, ponieważ w porządku obrad zaplanowanych jest aż 17 uchwał. Co będzie na samym początku? Na samym początku oczywiście zgodnie z regulaminem, czyli punkty dotyczące przyjęcia protokołów z poprzednich sesji, informacja wójta gminy z działalności między sesjami, a później radni przejdą do pracy nad projektami uchwał. Tak jak wcześniej powiedziałam, tych projektów jest aż 17.
Być może ta liczba ulegnie zmianie. Oczywiście takie prawo ma zarówno przewodniczący, jak i radni do wprowadzenia bądź też wycofania poszczególnego projektu. Bardzo ciekawe uchwały dotyczą, zwłaszcza są ciekawe dla mieszkańców, którzy są zainteresowani nabyciem nieruchomości bądź też ich wydzierżawieniem. Tutaj mamy kilka uchwał dotyczących właśnie kwestii nieruchomości, między innymi w obrębie Sitno i Dziki. Mamy również bardzo ciekawą uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie podziału środków na dofinansowanie dokształcenia zawodowego nauczycieli. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez dwa związki zawodowe. Bardzo ważna uchwała, dzięki czemu pracownicy szkół, nauczyciele będą mogli wykorzystywać te środki zgodnie ze swoimi oczekiwaniami, między innymi na szkolenia rad pedagogicznych. Ciekawą uchwałą będzie również uchwała dotycząca diet dla sołtysów. Na początku stycznia odbyło się takie gremialne spotkanie wójta z sołtysami, wszystkimi sołtysami naszych sołectw, przepraszam. I zostały podjęte, wypracowane pewne decyzje co do wynagradzania sołtysów, co do świadczeń za ich pracę. Również będzie podjęta uchwała dotycząca określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Szczecinek. Bardzo ważna uchwała, między innymi dlatego, że dość często jesteśmy ustawowo zobowiązani do opiniowania, konsultowania różnego rodzaju programów, dokumentów i ta uchwała między innymi pozwoli z tego obowiązku ustawowego się wywiązać. Tyle punktów chyba dlatego, że to początek roku. Być może tyle punktów, że to początek roku, ale również założyliśmy sobie razem z Radą bardzo ambitny plan pracy. Są pewne punkty podczas sesji w czasie roku, które Rada musi wypracować. Podejrzewam, że ten rok zapowiada się bardzo pracowicie. Samochody strażackie, podnośniki i całe wyposażenie strażaków można było dziś oglądać w siedzibie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Szczecinku. Strażacy zorganizowali dzień otwarty w swojej remizie. Do odwiedzenia swojej siedziby zaprosili dużych i małych mieszkańców Szczecinka. Nie mieli przed nimi żadnych tajemnic. Pokazywali, jak wygląda praca w straży, demonstrowali działanie niektórych urządzeń używanych podczas akcji ratowniczych. A odważni mogli odbyć podniebną przejażdżkę podnośnikiem. Dla dzieci było to niesamowite przeżycie. Można było nałożyć na głowę strażacki hełm, można było uruchomić syrenę w samochodzie. Dzieci były bardzo zadowolone z wizyty w remizie. Również dorośli mieli okazję po raz pierwszy z bliska poznać niektóre aspekty pracy strażaków. Bardzo mi się podobało, fajnie. A co było najfajniejsze? Najfajniejsze było, jak widzieliśmy z góry ścianę, a strażacy się odpoczywają. Naprawdę? Oni są w pracy, syneczku. Tak, a tobie... o, się odpoczywają jak nie A wiem. Tobie się podobało? Podobało. A nie, nie, dziewczynka czy chłopczyk? Bo... A powiedz, nie bałeś się? Nie. W ogóle? Nie. A ile masz lat? Sześć. A ty ile masz latek? Ja mam 7. I powiedz, w ogóle się nie bałeś? Nie. A podoba ci się praca strażaka? Tak. A w samochodach w środku już byłeś? Tak. I co ci się tam w nich najbardziej podobało? Najbardziej mi się podobały te sygnały strażackie. A kim chciałbyś być, jak dorośniesz? Strażakiem. No to super. To życzę wam fajnych ferii. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Dzie- Po kłopotach hotelu Zieliński kolejna placówka tego typu ma problemy. Atrakcyjnie położony w ścisłym centrum miasta hotel Sędzi wystawiono na sprzedaż. Budynek jest niewątpliwą wizytówką miasta. Gruntownie odbudowany w latach 2008-2009 ma 3 kondygnacje, są tam 4 pokoje hotelowe, 5 apartamentów, jest też spora sala szkoleniowa. Ponadto na parterze jest bal. Właściciel wycenił obiekt na 4 600 000 zł.
Kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych na terenie powiatu szczecineckiego zostanie przeprowadzona w okresie od 2 lutego do 4 marca bieżącego roku. Przed Powiatową Komisją Lekarską stanie około 540 młodych mężczyzn urodzonych w roku 1996 oraz ponad 160 rocznika starszego urodzonych w latach 1991-95. Powiatowa Komisja Lekarska będzie pracować w budynku Zakładu Obsługi Nieruchomości Powiatu Szczecineckiego przy ulicy Kościuszki w godzinach od 8 do 13. Galeria Sztuki Zamek zaprasza na wystawę grafiki cyfrowej artysty plastyka profesora Akademii Sztuki w Szczecinie Leszka Żebrowskiego. Wernisaż odbędzie się 30 stycznia o godzinie 18 w Centrum Konferencyjnym Zamek. Z nowym rokiem, nowa wystawa, może nie nowy autor, jeżeli chodzi o Szczecinek, ale w nowej odsłonie. Tym razem zapraszam wszystkich Państwa na wystawę grafiki Leszka Żebrowskiego. Pan Leszek Żebrowski parę lat temu, można powiedzieć już nie parę, ale kilkanaście lat temu miał wystawę w Szczecinku. Były to plakaty i rysunki. Tym razem zobaczymy jego grafikę cyfrową. Mimo, że troszeczkę inne środki wyrazu, ale nadal jest to pan Leszek Żebrowski. A przypomnę, że pan Leszek Żebrowski przyjedzie do nas ze Szczecina, jest rodowitym szczecinianinem, ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku. W tej chwili jest wykładowcą Akademii Sztuki w Szczecinie, na wydziale oczywiście grafiki. W swojej twórczości odbył wiele wystaw, wiele konkursów, wiele przeglądów i tak wystaw indywidualnych miał ponad 70. Swoje prace wystawiał, można powiedzieć, na całym świecie, oprócz Antarktydy, bo był i na półkuli południowej, i na północnej, i na zachodniej, i na wschodniej, więc prace jego można było oglądać rzeczywiście na całym świecie. Specjalizuje się ten artysta głównie w plakacie, jednakże u nas tym razem nie zobaczymy plakatu. Jeżeli chodzi o plakat, to jego plakaty były tworzone głównie do imprez, do przeglądów, do zdarzeń kulturalnych. Tak też zamawiały teatry u niego plakaty, zamawiały instytucje kulturalne i nie tylko polskie, ale także zagraniczne. No, chyba najwięcej do Niemiec robi tych plakatów, do teatrów niemieckich. To, co możemy zobaczyć w piątek, będziemy mogli zobaczyć, mamy próbkę tego za panią. Przypomnijmy, o której zaczyna się wystawa i ile czasu będzie można ją podziwiać. Zapraszamy w najbliższy piątek na godzinę do 18 do Galerii Sztuki Zamek. Jednakże, jak wiemy, wernisaż to jest tylko jeden dzień, w sumie spotkanie z artystą, spotkanie z przyjaciółmi wśród sztuki, wśród prac. Natomiast jeżeli będziecie Państwo chcieli dogłębniej poznać twórczość pana Żebrowskiego, będzie na to czas przez cały luty. I tak też zapraszamy przez cały luty do Galerii Sztuki Zamek w godzinach między 10 a 20 w każdy dzień tygodnia. Zarząd Wojskowego Koła PTTK w Jarusy informuje, że są jeszcze wolne miejsca na karnawałowy bal turysty. Bal odbędzie się 7 lutego w sobotę. Zainteresowani powinni skontaktować się z organizatorem Bogdanem Bereszyńskim lub Centrum Informacji Turystycznej przy ulicy Bohaterów Warszawy. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe organizuje kurs na ratownika wodnego. Szkolenie rozpocznie się 6 lutego. Ratownikiem może zostać każdy, kto ukończył 16 rok życia i posiada kartę pływacką. Zajęcia praktyczne odbywać się będą na miejskiej krytej pływalni. Po długiej przerwie rozpoczynamy szkolenie na ratownika wodnego i szkolenie rozpoczniemy już od 6 lutego. 6-8 ten weekend będzie poświęcony dla pierwszego etapu na ratownika wodnego. 18 godzin szkoleniowych tutaj na pływalni, związane z podstawami ratownictwa. Kto może się zgłosić?
Na szkolenie mogą się zgłosić osoby, które ukończyły 12 rok życia. W pierwszym etapie tego szkolenia na ratownika WOPR mogą uczestniczyć osoby, które potrafią pływać. No i wtedy tam poznają na tym szkoleniu techniki ratownictwa. Drugi etap rozpoczyna się pod koniec lutego, czyli od 20 lutego do 21 i jest on przeznaczony dla osób, które ukończyły 16 rok życia. To jest szkolenie drugi etap, też 18 godzin tutaj spędzonych na pływalni Aquatur. Co się uzyskuje po takim szkoleniu? Mówię tutaj, nie wiem czy dobrze usłyszałam, 12 lat, czyli to praktycznie jeszcze dzieci. Tak, Wodno-Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ma podzielone szkolenia na ratownika wodnego na 3 etapy. Pierwszy etap można rozpocząć w wieku 12 lat, drugi etap w wieku 16. Trzeci etap szkolenia, który jest zakończony egzaminem państwowym, może rozpocząć osoba, która ukończyła 17 rok życia. W momencie, kiedy ukończy te szkolenie, następnym etapem takiego szkolenia jest kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, na który może się zgłosić osoba pełnoletnia. I po uzyskaniu tych czterech elementów, czyli pierwszy, drugi i trzeci etap ratownika wodnego plus ta kwalifikowana pierwsza pomoc daje podstawy do zatrudnienia na pływalniach, krytych, odkrytych, kąpieliskach śródlądowych i morskich. Czyli dla 12-latka to jest dopiero początek drogi? Tak, oczywiście. My jako stowarzyszenie nie chcielibyśmy zgubić po drodze zdobywania kwalifikacji zawodowych młodzieży, która świetnie pływa, która jest świetnie już przygotowana do pomocy, do asystowania dla ratowników na kąpieliskach i dlatego zdecydowaliśmy się, żeby te szkolenie na ratownika WOPR udostępnić w etapach właśnie takim pakiecie wiekowym. Czy te szkolenia są płatne? Tak, oczywiście. No, największym tutaj obciążeniem dla nas to jest wejście na basen. Tak, niestety w dwóch pierwszych etapach jest to 18 godzin spędzonych na pływalni, więc koszty z szkoleniem oprócz kadry szkoleniowej to jest właśnie wejście na basen. Koszt zamyka się w granicach 400 zł, ale to będzie w ogłoszeniu też uzależniona jest ta cena od osób, które się zgłoszą, od ilości osób biorących udział w szkoleniu. Gdzie mogą się zgłaszać, gdzie mogą znaleźć informacje na ten temat? Informacja na pewno dzisiaj pojawi się na fanpage'u, na Facebooku Oddział Powiatowy WOPR w Szczecinku i na pewno w mediach pojawi się taka informacja oraz ogłoszenie na pływalni Aquatur w gablocie WOPR-u zaraz za kasą. Do kiedy można się zapisywać? Zapisy będziemy przyjmowali do czwartku przed samym szkoleniem. Pierwszy i drugi etap jest jakby w tym roku zamówiony przez uczniów zespołu szkół imienia Oskara Langego z Białego Boru, więc tutaj możemy tylko się dopisać do tego szkolenia, bo praktycznie na szkolenie mamy komplet prawie osób. Mamy tam około 5 miejsc wolnych jeszcze na te szkolenie. Dobiegły półmetka rozgrywki szczecineckiej ligi tenisa stołowego. W rozgrywkach uczestniczy łącznie 14 zespołów, w których występuje 50 zawodników podzielonych na pierwszą i drugą ligę. Wszystkie mecze rozgrywane są w hali Ślusarnia w poniedziałki i środy o godzinie 19. Po rozegraniu pierwszej rundy w tabeli pierwszej ligi prowadzi Irga przed Margo. W drugiej lidze na czele tabeli Lubczyk Dent Tempo Print. I tą informacją kończymy dzisiejsze aktualności. Po reklamach zapraszam Państwa do szczecineckich policjantów.